Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Mam dzisiaj dla was prawdziwą rewelację dla fanów muzyki oraz urządzeń mobilnych. Słuchawki nie byle jakie, ponieważ słuchawki Bluetooth firmy Genius. Jest to model HS920BT, najnowszy model, świeżutki, występujący w kilku kolorach. Model, uwaga, kosztujący 88 zł, tak plus minus, czyli jak na urządzenie Bluetooth, cena rewelacyjna. Czego się dowiemy z opakowania? Kompatybilność. iPhony, iPady, smartfony, tablety, PC. Wszystko generalnie, co wykorzystuje łącze Bluetooth. W standardzie przynajmniej 2.1 i EDR. Standardy obsługiwane A2DP, czyli bezprzewodowe przesyłanie dźwięku stereo. AVRCP, czyli sterowanie głośnością tych słuchawek z telefonu, no i na odwrót, zobaczcie, panel sterowania mam nawet, i żywotność baterii do 8 godzin, jeśli chodzi o tryb rozmowy, ponieważ przez te słuchawki możemy także rozmawiać przez telefon. No dobrze, to zobaczymy sobie za chwilkę. Spójrzmy jeszcze do tyłu, czego się dowiemy. Multifunction key, wielofunkcyjny klawisz na słuchawkach. Mamy także mikrofon oraz kabelek służący do naładowania baterii tychże słuchawek. Specyfikacje 20 Hz do 20 kHz, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia. Impedancja 32 ohmy, stosunek sygnału do szumu 85 dB, no i do 8 godzin użytkowania tych słuchawek. Natomiast mamy też informację, iż ładowanie trwa 3 godziny. Jak na 8 godzin słuchania, 3 godziny ładowania, to nie jest jakaś tragedia. Myślę nawet, że dobry wynik. No dobrze, otwieramy je sobie, już za chwilkę ujrzymy je całej okazałości, moi drodzy. Ok, otworzymy wewnętrzny kartonik. I zobaczcie, jest ten kabelek do naładowania samych słuchawek. Z tego co pamiętam, słuchawki te są w kilku kolorach. No tutaj mamy taki kolor jasno-zielony, kiwi. Jakoś pewnie się nazywa fachowo, ale mniejsza z tym, moi drodzy, do recenzji pokażę wam więcej tych kolorów. Natomiast same słuchawki, no zobaczcie, są bardzo proste, wydają się być niewielkie. Elastyczny pałąk, no naprawdę wyglądają dość prosto. Jakość materiału na górze wydaje się być dobra. Jest to taki gumowany materiał, przyjemny do dotyku. Od środka mamy troszeczkę bardziej miękką, też taką gumę. Pałąk nie ma tu żadnych dodatkowych gąbek. Myślę, że tego nie potrzebuję, ponieważ słuchawki są bardzo, bardzo lekkie. A jeśli chodzi o regulację, no zobaczcie, stalowa prowadnica. Jak rozszerzymy je maksymalnie, to spokojnie na każdego się dopasują. Tak więc z tym nie będzie problemu. Regulacja przy okazji jest precyzyjna, te ząbki trzymają dość mocno. Można je sobie fajnie dopasować. Tu mamy też stalowe elementy, bardzo ładnie wyglądające. Z tej strony taki panel sterowania, przerzucanie utworów do przodu, do tyłu, play, pauza oraz parowanie prawdopodobnie też, i głośniej, ciszej. Czyli jeśli mamy schowany telefon gdzieś w kieszeni, jesteśmy na przykład na spacerze, można sobie dotykając słuchawek przerzucić utwór, zrobić głośniej, zrobić ciszej, spauzować na przykład, jeśli ktoś do nas mówi. Możemy też przy pomocy tych słuchawek odebrać połączenie telefoniczne, też zapewne tym właśnie wielofunkcyjnym przyciskiem. No i moi drodzy, jeszcze same nauszniki. Membrany, jak dobrze pamiętam, są tu 40 mm, tak więc będzie ok pod tym względem. Jak widzicie, te same nauszniki są prostokątne, oddychające. To jest wszystko bardzo mięciutkie, więc myślę, że te słuchawki, jak założymy na głowę, to szybko zapomnimy, że w ogóle je mamy. Co mnie ciekawi, jaki będzie dźwięk z tych słuchawek i jak będzie z tą łącznością Bluetooth. Czy na przykład nie będzie nam przerywało podczas słuchania muzyki. No dobrze, słuchawki mnie bardzo zaciekawiły, nie mogę doczekać się ich testów. Już niedługo zapraszam was na wyniki tych testów. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam za obejrzenie tego rozpakowania. Słuchawek bezprzewodowych Bluetooth firmy Genius, model HS920BT. Pozdrawiam was, cześć!